Kiedy myślę o Paweł Fajdek, przypomina mi się też taka sytuacja, kiedy nie podał ręki zawodnikowi, który został kiedyś przyłapany na dopingu. Jaki wy macie stosunek do dopingowiczów, nawet tych byłych, którzy już wrócili na bieżnie czy też areny sportowe? Tak, ja akurat powiem tak, nasze zawody odbywają się przede wszystkim przed głównym meetingiem, tak? Czyli my zaczynamy o godzinie 17-18, a biegi, skoki, czy tam oszczep, nawet kula zaczynają się już normalnie 18-18.30 z racji bezpieczeństwa, co jest dla mnie dziwne trochę. Więc nie widzę się z tymi dopingowiczami, którzy powiedzmy w biegach, bo to dużo ludzi, którzy są na dopingu, są powiedzmy, nie wiem, 800 metrów, może nie, 1500, 3000, czy tam maraton, tak, czy 10 tysięcy metrów. Dużo jest, czy tam sprinterzy, jest dużo, dużo takich zawodników. W rzucie dyskiem w ostatnich latach nie było jakichś takich spektakularnych wpadek. Jedyną, którą tak pamiętam, to Robert Fazeka z Węgier, który był w Atenach bodajże mistrzem olimpijskim i został mu ten medal odebrany. Ale wiadomo, no jest to przykre, tak? No, też my gdzieś sportowcy widzimy, trenujemy, widzimy jak nasze ciała wyglądają, gdzieś tam widzimy jak inni zawodnicy, powiedzmy, nie wiem, widzimy jak się odżywiają, co robią i tak dalej, a wyglądają świetnie. Skóra jak, jak u jakiegoś młodzieniaszka, boga takiego, tak? Więc no, jest to przykre, no, ale niestety, no, tak to, ktoś kiedyś tak powiedział, będą policjanci, są też i złodzieje. No. Ale oni wracają na bieżnie i te areny sportowe i wy wtedy co? Przecież nie da się tak normalnie rywalizować. Czy powiem tak, ci ludzie jak wracają na areny, to są bardzo ludzie już skryci, zamknięci w sobie. To nie jest tak, że jak kiedyś, nie wiem, siedzieli wszyscy razem, jedli kolację, wszyscy się cieszyli, tak? Mhm. Nie wiem, taki Gatlin wrócił, to już po wpadce dopingowej, to miał już swój sztab trenera, fizjoterapeutę, jakiegoś, nie wiem, czy to był kolega, czy znajomy, razem spędzali czas i tak naprawdę dostęp do nich był bardzo zamknięty. Mhm. Oni przychodzili razem na posiłki, razem wychodzili, zawody, trening i tak dalej, że unikali nie, też nie ma, tak? Na pewno unikali, nie ma z nimi kontaktu, więc wiem, że to też nie jest pozytywnie odbierane też przez sponsorów i tak dalej, i przez kolegów na bieżni, tak? No ale mówię, no taki jest sport, dzisiaj wszyscy są nakręceni na to, żeby było jak najlepsze wyniki, bo to się ogląda, tak? Nie wiem, no jakbym rzucał cały czas przez 10 lat i wygrywał tylko zawody, no to nie przyjdziemy obejrzeć Machowskiego, bo wygrywa już od 10 lat, no to nuda, tak? No ale taka jest prawda, no ludzie potrzebują dzisiaj, jak kiedyś mówiono, krwi, tak? No taka jest prawda, no dzisiaj ten sport naprawdę przechodzi wielką reformę. Dlaczego zostałeś dyskobolem? Pamiętam, że próbowałeś też pchać kulą. A jednak jest dysk. Ci powiem, chyba poza dyskiem to nic mi nie wychodziło w sporcie. Kiedyś zaczynałem ogólnie od piłki ręcznej i chciałem być zawsze piłkarzem ręcznym. Ale nie z racji tego, że nie lubię biegać, więc no. Mhm. Czy nie to, że nie lubię, no. Nie sprawi to jakiejś wielkiej frajdy, tak? Więc no miałbym ciężko przy mojej wadze 135-6 kg. Ja to doskonale rozumiem, tak. No właśnie, to jest coś ciężko. Ale powiem ci tak, ja zawsze chciałem być sportowcem i zawsze chciałem, wiadomo, wystartować jako z orzełkiem na piersi, Polska i tak dalej. To było marzenie takiego dzieciaka. Wszyscy jak kiedyś biegaliśmy za piłką, to nie wiem, ten był Lato, ten był Boniek, ten ktoś tam, tak? Więc każdy z nas był dzieciakiem, każdy chciał być tak jak powiedzmy oni, tak? Mhm. No wiadomo, już później gdzieś tam wszedłem do tej kadry, pierwsze jakieś mecze, Mistrzostwa Europy, Świata. Więc później to już był etap tego, że no, chciałbym się zdobywać medale i tak powiedzmy to postępowało do przodu. Na pewno od razu nie chciałem być dyskobolem. Jak zacząłem rzucać tym dyskiem, to tak naprawdę nie wiedziałem, z czym to się je. A powiedz mi, bo mówiliśmy o tym, że ważysz sporo. Jak jest z dietą u ciebie? Mam wrażenie, że nie musisz jakoś specjalnie dbać o dietę, tak, bo to się przydaje, tak? Mam taką dietę MZ. Nie, ale też powiem tak, no jestem oczywiście trochę za gruby, powiedzmy jakieś 5-7 kg. No ale tak już mój urok,
jak kiedyś powiedziałem, inwestowałem 34 lata w mój brzuch, no nie mogę tego stracić, bo byłbym słabym biznesmenem. Ale nie, ale w dysku też jest ta waga ważna, no to jest bardzo duża siła środkowa, ona waży 2 kg. Na treningach rzucamy dyskami 2,5 kg, czyli powiedzmy, no ciężkie, to są to ciężkie dyski, czy tam pałki, kulki, ta siła środkowa jest duża i musimy też no, mieć wagę, tak? No, ty byś dał radę, ale ktoś inny tutaj już miałby problem z utrzymaniem równowagi środka ciężkości w danym momencie, jest też faza lotu i no, jest potrzebna ta waga, może nie taka jak ja, ale tam powiedzmy 125 kg, 120 to już jest naprawdę solidna, dobra waga dla dyskobola. No ale mówisz, że ja bym dał radę, ale jeszcze przed rozmową mówisz, że nie do końca by mi ten rzut wyszedł. No nie, no musiałbyś się nauczyć podkręcać, bo to jest praktycznie prawie najważniejszy palec, tak, u dyskobola. Aha. Który? Ten? Ten, wskazujący? Prawie. Tak, bo tym dyskiem nadajesz rotację. Dlatego jak rzucasz pod wiatr, ten dysk dostaje dużej rotacji, to w fazie już spalania, lądowania dysku, on dostaje wiatru z przodu i troszkę się tam podbija do góry i powiedzmy te 2 metry, czasami 3, można rzucić dalej. No proszę, a wydaje się, że po prostu wystarczy rzucić tym talerzykiem i on pofrunie daleko. Powiedz mi, bo przeczytałem jakiś czas temu, że jesteś jednym z najszybszych dyskoboli na świecie. Co to znaczy? Szybciej obracasz się w kole? No tak, właśnie dlatego, że jestem najniższy, to też potrafię zrobić to najszybciej z tych chłopaków. No oni mają powyżej 2 metrów wzrostu, więc wiadomo, te przewodzenie nerwowe jest na pewno odrobinkę dłuższe, a w dysku bardzo ważna jest prędkość. Za to oni są wyżsi, mają dłuższe dźwignie, dłuższe ramiona i ta siła środkowa jest powiedzmy taka sama jak moja, tak? Albo powiedzmy zbliżona do mojej. Mhm. Sprzedajesz medale swoje olimpijskie. Dlaczego to robisz? Ty, nie sprzedaję, tylko licytuję. Licytujesz, tak, przepraszam. Tak. To jest duża różnica. Tak, bo ostatnio powiedziałem, że sprzedaję, to ktoś też mi zwrócił uwagę. Więc fajnie, ja się chcę tym dzielić, tak? No, nie wiem, nie jestem, powiem tak, ja ten medal zdobyłem. Zdobyłem ten medal dla Polski. Kto się miał cieszyć z moich przyjaciół, znajomych, kibiców? Fajnie, oni o tym wiedzą, pamiętają. Ale jeżeli mogę sprawić komuś innemu, komuś ktoś to potrzebuje tej pomocy, tak? No to czemu nie? Mhm. Nie, no ja nie mam takiej fazy na to, że będę miał 60 lat, nie wiem, półkę pod świetlą. No właśnie, nie chciałbyś mieć takiej galeryjki? Nie, na co mi z medalami, z dyplomami? No patrzeć. No właśnie, patrzeć i co? Nie, no ja nie mam takiej fazy na to, że jestem, zbieram medale i tak dalej. Mam 7 medal olimpijski z Pekinu. Wtedy też myślałem o zlicytowaniu tego medalu, ale jakoś tak, nie wiem, nie miałem odwagi i tak dalej. Ten medal już przed igrzyskami powiedziałem, że jeżeli pojadę i zdobędę medal, to na pewno go gdzieś zlicytujemy na kogoś, kto potrzebuje tych pieniędzy, bo to jest fajna rzecz, no, czymś się podzielić. Teraz Olek jest zdrowy, fajny, uśmiechnięty, jego rodzice również jeżdżą na badania, cieszą się, więc jest super. Ale mówię, to też chciałem powiedzieć, że ja tylko powiedzmy, no dałem jakiś taki, byłem punktem zapalnym, że to jest licytacja medalu. Tu państwo Dominika i Sebastian Kulczyk wylicytowali ten medal. Ale to też przez to, że przez media, przez to wszystko, ludzie, którzy wpłacali drobniejsze kwoty, tak? Mhm. Bo tam potrzeba była naprawdę wielkiej kasy na to, żeby Olek był powiedzmy zdrowy, tak? Więc ci ludzie, którzy wpłacali drobniejsze kwoty, to jest armia niesamowita ludzi, że to takie było jakby dla mnie pospolite ruszenie, że fajnie, że ci ludzie też, pokazałem tym ludziom, że też mogą się podzielić, bo to nie o to chodzi, żeby wpłacić 1 000 000 zł, tak, bo nie jest ostatnio to ludzie, ale drobną kwotę, 10-20 zł i powiedzmy jest kilkaset. Cały ten takich, ruch jest ważny, prawda? No tak, jest kilkaset tysięcy ludzi i nagle jest niesamowita kwota i jedno dziecko jest uratowane. Mhm. Jesteś dobrym człowiekiem. Staram się, chociaż myślę, że nie jestem dobry. Staram się być normalny. A co żona na to? Nie mam żony. Jesteś... Partnerka. Partnerka. Mówi, że jesteś dobrym człowiekiem? No, musi się jej zapytać. Pewnie powie, że tak, bo jak będą kamery, to co ma powiedzieć, że nie?